Siema, siema, diamenciki! W dzisiejszym odcinku niestety będzie troszeczkę bardziej poważnie, ponieważ stała się przykra bardzo rzecz, a mianowicie, no aż ciężko mi to powiedzieć, ale niestety z moim przyjacielem, z Myslowem, mam od wczoraj, w sumie od dzisiaj, tak oficjalnie dramę za to, co właśnie on zrobił i za to, co powiedział, że ja nie by zrobiłem. Widzowie, ja ogólnie chciałem wam powiedzieć, że to, co na końcu filmu z Myslow powiedział. Bo, a wiecie, co Alek robił? Alek? No to słuchajcie tego. Alek swój dom i wszystkie rzeczy w odcinku miał skopiowane! Ha! Nic nie robił. A słyszeliście, że Alek podobno budował? To nieprawda. No i teraz możecie mu napisać. No, niech się przyzna. Ciekawe, co on powie. Nie było prawdą. To nie. To było kłamstwo. To nie była prawda. Ja się z tym nie zgadzam, widzowie. I dzisiaj chcę właśnie o tym z wami porozmawiać. Więc dzisiaj, widzowie, rozpoczynamy tak właśnie dramę z oto tym panem. No sami widzicie, wziął, przekreślił mnie na miniaturce, napisał drama i prawdziwa, no, że prawda o mnie jest, nie? Ale to nie była prawda, tylko kłamstwo. Ja dzisiaj wam powiem o tym, nie? No, więc tutaj ogólnie jestem ja przekreślony. No i jeszcze Matruner, ale Matrunera dzisiaj z nami nie ma, jestem tylko ja. No i chciałem wam właśnie odnieść się do tego, że to była nieprawda, co mówił. Więc przejdźmy dalej. Ogólnie widzowie, Smyslow powiedział, że ja oszukuję, tak? Że ja kopiuję, że ja wklejam budynki, tak? Że ja niby samemu nie buduję i w ogóle i tak dalej. A to nieprawda, ja buduję wszystko samemu. Ja wiecie, znacie moje filmy, wiecie jak to jest. Ale za to Smyslow, no... Widzę, że tutaj ma różne filmy. No patrzcie, tutaj jest oszukuję na konkursie budowania w Minecraft Smyslow Games. No i powiedzcie mi, czy to jest kanał? Czy to kanał? To jest kanał Smyslowa, nie? To nie jest mój kanał. A jaki jest tytuł? Oszukuję na konkursie. Czy kto oszukuje? Ja? Czy może Smyslow oszukuje? No widzowie, napiszcie mi w komentarzu, kto niby oszukuje, ja czy on, bo mi się wydaje, że chyba on. I z tego, co mi się wydaje, to na odcinkach to on wklejał różne budynki, bo ostatnio sobie poglądałem, ja myślałem, że to on wszystko sam budował, a obejrzałem jego film i okazało się, że on to wklejał. No to był, albo jakieś osadnicy mu pomagali. No i to niby ja oszukuję i wklejam. No dobra widzowie, ale przejdźmy, może to były takie dwa przypadkowe filmy, no każdemu może się zdarzyć, czasami człowieka poniesie, no i może popełnić błąd. No ale spójrzmy dalej, tam widzę kolejne filmy. Ojoj, trzeci film, czwarty i to nie jest, są nie jedyne filmy, widzowie. Tych filmów jest o wiele, wiele więcej. Więc musimy coś z tym zrobić. Patrzcie, oszukuję w konkursie budowania Smyslow, jego główny kanał. A to jest jego drugi kanał. I patrzcie, normalnie ma siekierkę i on wkleja te budynki. Tutaj nie buduje samemu, tylko pisze, że oszukuje. Czyli co, to ja wklejam, ja oszukuję, widzowie. No czemu ja mam być poszkodowany? Ja nic złego, widzowie, nie zrobiłem. Mi teraz jest smutno, że takie, że... Widzowie, w ogóle, wypiszecie mi w komentarzach, że ja oszukuję i że jestem zły, b, najgorszy jestem i że w ogóle przykro mi jest. Sprawiacie mi przykrość i smutek i mi jest bardzo źle z tym, więc ja właśnie dzisiaj robię ten film tylko dlatego, żebyście nie pisali mi takich rzeczy, że jestem zły albo że oszukuję. Po prostu chcę wam pokazać, że ja jestem dobry bardzo, no. I jakoś, nie wiem, smutno mi się teraz zrobiło. No ale dobra, widzowie, przechodzimy dalej. No patrzcie, oszukuje. No to on nawet samemu napisał, że oszukuje w konkursie budowania. Ja, widzowie, spójrzcie na to. W każdym odcinku tutaj macie przede mną Smyslow, wiele przygód, milion twarzy, Barca versus Barca z Matrunerem. O, to jest odcinek z Matrunerem. On też mówił, że Smyslow, że Matruner też kopiuje i też nie buduje tego wszystkiego samemu. Ale, widzowie, jak oglądacie moje filmy, no to widzicie, że ja z Matrunerem w serii Baza versus Baza, tak? Budujemy te nasze bazy sami, no czasami komendami, żeby było szybciej i żeby były większe te budowle, ale tak naprawdę wszystko robimy sami ręcznie, więc to my budujemy te budowle, a nie, że sobie je wklejamy. No kto ogląda tą serię, niech napisze w komentarzu, o, zostawcie łapkę w górę, kto widział serię Baza versus Baza i jest Team Alek. Napiszcie, o, w komentarzach napiszcie Team Alek, o, jak jesteście w mojej drużynie. To jest
jest kolejny film, Hacker vs. Herobrine. Zbudowaliśmy piękną bazę Herobrine'a, no i piękną bazę hackera, razem z Matrunerem. I to razem z nim właśnie budowałem, widzowie, i tam były bazy budowane przez nas, a nie kopiowane. Więc no widzicie, mamy kolejny dowód na to, że ja jestem niewinny. Idziemy dalej, widzowie, bo to naprawdę jest, no mi przykro jest po prostu, nie? Mamy tutaj kolejka górska, roller coaster w 10 sekund, minutę w 10 minut ze Smileslow. No to czy widzowie, czy ja te kolejki budowałem, czy ja je kopiowałem, wklejałem? No nie. Ja te kolejki wszystkie samemu zbudowałem i były one fajne, duże, szybkie i tak dalej. No tutaj mieliśmy bazy ze Sebkiem, no i Sebek też budował ręcznie wszystko, nie? Więc Sebek i ja nie oszukiwaliśmy w żaden sposób, no przynajmniej ja, nie? Widzieliście na moim odcinku, że ja to budowałem wszystko sam, bez kopiowania, wklejania. No więc kolejny mamy tutaj dowód. I kolejna sprawa, widzowie, czy Smileslow mówił, że będzie nagrywał z kamerką, czy że pokaże twarz? No chyba kiedyś mówił, że będą filmy z kamerką. No i to chyba miało być na 1 000 000 subskrypcji, a z tego co wiem, to Smileslow już ma prawie 1 300 000, coś takiego. No ma na pewno ponad 1 000 000, nie? I dalej filmów z kamerką, no tak średnio nie widać, nie? A ja powiedziałem, widzowie, że na 100 000 pokaże twarz z prawdziwego życia i będą filmy z kamerką, widzowie. Pytanie, czy pokazałem twarz? No dzisiaj nie ma, bo dzisiaj jest taki poważny film i muszę się skupić, nie, na tym, żeby wszystko wam powiedzieć, ale ogólnie ostatnie filmy, kilka filmów było właśnie z kamerką. No i mogliście zauważyć, że za tym znakiem zapytania jest moja twarz. No nawet tutaj przycisk zostaje na 100 000, czyli jakby dotrzymałem obietnicy. Pokazałem twarz na 100 000 subskrypcji, tak? No chodźcie dalej. O, nawet tutaj macie dowód na miniaturce, że zrobiłem reakcję na film z kamerką, gdzie pokazałem twarz. Tutaj jestem tak fajnie, znika mi. Jestem w szoku tutaj, ponieważ smutny osadnik prawie stracił przyjaciela. No i wiecie, jest moja twarz. Obiecałem? Obiecałem. No i wszystko fajnie jest, więc możemy przejść dalej i no, dotrzymałem słowa, nie? Widzowie, kolejna rzecz. Kolejna rzecz jest, że ja nie oszukuję, ja nie kłamię i ja nie kopiuję i nie wklejam swoich rzeczy. Ja wszystko samemu buduję. Ten domek też sam zbudowałem, widzowie. O, i patrzcie, kolejny dowód. Moja pierwsza reakcja. Tam mieliśmy, widzowie, tutaj, czekajcie, podbiegnę, że szybciutko. Tutaj mam miniaturkę do filmu, gdzie robię reakcję na smutny film. A tam mamy kawałek tego filmu, gdzie jest kawałek, właśnie scena z filmu, gdzie jest moja twarz. Patrzcie, początek filmu, pierwsza sekunda, a ja tutaj już jestem na kamerce, gdzieś tam w krzakach siedzę. No i pokazuję, że jest moja twarz. Widzicie, widzowie? Jest, działa, działa. No to chodźcie dalej, no więc dalej obiecałem, dotrzymałem obietnicy i nie okłamałem, więc idziemy dalej. Idziemy dalej, co my tutaj jeszcze mamy? Czekajcie, gdzieś tutaj to dałem. O, patrzcie, widzicie tą skrzyneczkę? To jest ta rzecz, którą zrobił złom Smileslow. Tam coś było i już tam nie ma, więc patrzcie na to. Tutaj miałem mnóstwo diamentów, widzowie. Miałem ich bardzo, ale to bardzo dużo tych diamentów i one były moje. I nagle ich nie ma. Zgadnijcie, gdzie te diamenty są. No zgadnijcie, no Smileslow zabrał. Zabrał moje diamenty z mojego domu i za to został wyrzucony z wioski. Więc jak się zastanawiacie, czemu go w wiosce nie ma, to mój powód był taki, że zabrał mi diamenty. Nie wiem jak Sebek, Patty i reszta, ale mi zabrał moje diamenty. Więc no. Patrzcie, kolejna obietnica. Mówiłem, że na 100 000 będzie piosenka z prawdziwego życia. I nagrałem piosenkę, patrzcie, zacząć od nowa. To jest moja piosenka, widzowie, którą wypuściłem na 100 000 w prawdziwym życiu. Tutaj maseczkę zdejmowałem. Byłem ja nawet bez maski w pewnych momentach. Więc no, widzowie, dotrzymałem obietnicy, dotrzymałem. I nawet piosenkę na was nagrałem. Pokazałem film z kamerką. Wszystkie filmy z baza versus baza. 10 minut, 1 minuta, 10 sekund. Budowałem ręcznie z Matrunerem. No i wszystko fajnie. A Smileslow powiedział, że ja oszukuję, że ja, nie buduję nic, że ja kopiuję, wklejam. No to dzisiaj nagrałem wam dowód na to, że tak, widzowie, nie jest. No więc widzowie, powiedzcie mi teraz, w sensie ja chcę wam powiedzieć, czemu uważam, że to Smileslow zabrał. Powiedzieć wam, czemu Smileslow to zabrał moim zdaniem. Chodźcie, patrzcie, tutaj był jego domek, widzowie. Tutaj znajdował się dom Smileslowa. To miał piwnicę, więc tam jest nawet kawałek ściany jego. No i tutaj miał piwnicę. No i patrzcie, co ja tutaj znalazłem. Patrzcie, tu jest o... Ej, chyba skrzyneczkę znalazłem. Patrzcie, co to jest.
Diamenty? Ja tego się nie spodziewałem. Moje diamenty, co one tu robią? O, niemożliwe. No to już wiemy, kto zabrał. To jest domek z Maslowa i moje diamenty. No to kto je zabrał? No kto? No może nie wiem, Patrycja to podrzuciła, Sebek, Matruner. No, po co mieliby to robić? Czyli to zabrał Smilestone, więc moim powodem, dlaczego go chciałem wyrzucić z wioski, było to, że zabrał moje diamenty, a on jeszcze powiedział, że ja oszukuję i że ja kłamię i w kopiuj w klej robię i nie buduję. No to widzowie, napiszcie mi w komentarzu koniecznie, jaka jest wasze zdanie, jakie jest wasze zdanie i czy waszym zdaniem ja oszukuję, tak jak Smilestone mówi, czy ja mówię prawdę i dotrzymuję słowa i że jestem szczerym widzem, który kocha swoich widzów. Ja was uwielbiam, widzowie, pamiętajcie, w ogóle utknąłem. Halo, wypuść mnie! Utknąłem w jego piwnicy. No nie, najgorzej, zamknął mnie w piwnicy. Dobra, wychodzę, widzowie. No, więc jeżeli wam się odcinek, widzowie, spodobał, no to zostawcie koniecznie łapkę w górę. Tak samo zostawcie subika na moim kanale. Wbijamy 200 tysięcy. No i napiszcie w komentarzu Team Alek, jeżeli jesteście po mojej stronie. I mam nadzieję, że już więcej nie będziecie pisali, że ja oszukuję i tak dalej, bo mi wtedy smutno jest. I ja wtedy mi się filmów nie chce nagrywać, jak wy tak piszecie, więc jeżeli chcecie więcej filmów, to tak nie piszcie. No i napisz i zostawcie łapkę w górę subika i widzimy się jutro, bo filmy są codziennie. No cześć, cześć widzowie, pa pa, bajo.